I przechodzimy do punktu 7 porządku obrad, a mianowicie informacja przebiegu wykonania budżetu gminy Rybice za pierwsze półrocze 2012 roku. Jedno słowo, panie przewodniczący, do tamtej sprawy, już nie wracać później na koniec. Proszę bardzo. Pracownik urzędu chciał coś powiedzieć. Proszę zabrać głos. Wracając do tej nieszczęsnej rozmowy telefonicznej z Kowalową. Wiecie, pozwoliłam sobie wyciągnąć billing z maja 2011 roku i co prawda z billingu nie wynika, że akurat dzwoniłam w tej sprawie. Niemniej jednak 13 maja były wykonane rozmowy telefoniczne do wszystkich szkół, bo były do Jonin, do Kowalowej, do Lubczy, do Woli Lubeckiej, do Rybnic i do Zalasowej. A chciałam nadmienić, że narada w Tarnowie była 29 kwietnia 2011 roku. W związku z tym to był taki okres po tej naradzie, gdzie po prostu gmina zawiadamiała szkoły o wnioskach, które szkoły mają wypełnić do uczestniczenia w tym programie. W związku z tym, no to jako dowód mam tutaj bilingi i tutaj zaznaczone są rozmowy telefoniczne wykonane do wszystkich szkół. I również do Kowalowej. I również do Kowalowej. Dziękujemy. No proszę bardzo. Powiem tak, szanowni państwo, to jest takie przekomarzanie się na słowa i tak dalej. Wydaje mi się, że rozwiązaniem tutaj byłaby komisja śledcza, która by przeprowadziła pewne dochodzenia. Dzisiaj komisje śledcze są nieaktualne, niezbyt popularne w rządzie. W związku z tym nie składam tego wniosku o tą komisję śledczą, ale wydaje mi się, że tylko takie jedyne rozwiązanie byłoby, bo tu po prostu pokazuje, że nie ma to sensu bić się piany na próżno. Są zaniedbania, niestety niech się odpowiedni ludzie uderzą piersi i tyle. Dziękuję bardzo. W punkcie 7 mamy wykonanie budżetu za pierwsze półrocze. Prosiłbym panią skarbnik o może krótką informację. Ja może tak krótko, też bardzo długo mi nie było, nie pisałam tego sprawozdania. Krótkiej informacji. Plan dochodów wykonany 47,5%. No jest to poziom, który jest zadowalający, przy czym na te dochody w tym roku wpływ ma dużo dotacji i inwestycji, które będą wpływały dopiero po realizacji pewnych zadań inwestycyjnych, więc tak na dobrą sprawę prawie w 50%, o ile nie więcej, to jest wpływ dochodów podatkowych i tych dochodów własnych, które no można powiedzieć, że wpływają na bieżąco. Jeżeli chodzi o plan wydatków, wykonany jest niecałe 37,5% i 50%, przy czym wydatki biorące wykonane w 50%, natomiast wydatki mają kwotę wykonane w niecałe 10%, co jak tłumaczyłam już na komisji rewizyjnej, jest to po prostu co roku jest ta sama sytuacja ze względu na całe procesy inwestycyjne, które trwają tyle, a nie po prostu tyle one trwają, że tak naprawdę wykonanie faktycznej inwestycji i faktyczny moment wykonania wydatków przypływa na drugie półrocze. Tych wydatków mają około w tym roku jest zaplanowany na ponad 30 milionów, więc jest to procentowo dość duży udział w ogółem udziale do ogółu wydatków. Dlatego tak te wydatki mają trochę zaniżają ten proces. Niemniej jednak prawie wszystkie inwestycje zostały rozpoczęte. Niektóre trwają, niektóre będą przełożone przy targi i procesy inwestycyjne dwu- czy trzyletnie, między innymi kanalizacja w Zalasowej czy sala w Woli Lubeckiej będą, są to badania, które będą realizowane przez 2-3 lata na dość duże kwoty, dlatego mniej więcej budżet realizowany jest na bieżąco i te zadania, które wpisane są w budżecie, są realizowane. Dziękuję bardzo. No proszę bardzo. Ja mam pytanie do pani skarbnik w związku z tym, że zastanawiamy się nad pierwszym półroczem i nad wydatkami. Realizujemy budżet tego roku. Mówi pani o 13 milionach złotych środków inwestycyjnych, które są wydatkowane. Wiadomo, że część środków też można prowadzić do dotacji. Część musimy pokryć z własnego budżetu, czyli z kredytu pożyczek. Pytanie mam troszeczkę bardziej wybiegające, a idące pod tą wieloletnią prognozę finansową gminy. Na ile będziemy mieli możliwość
ruchów inwestycyjnych w przyszłym roku, w związku z tym, że ten wskaźnik w przyszłym roku będzie raczej przestrzegany. W tym roku jeszcze takie było, powiedzmy, żółte światło. W przyszłym roku zaczyna się światło czerwone dla niektórych samorządów i w związku z tym, że jest wrzesień i będziemy składać niedługo pobożne życzenia do budżetu, żeby każdy miał taką jakąś świadomość, co faktycznie w tym przyszłym roku i na ile będzie nas stać. Tak, ze względu na to, że faktycznie te budżety już są obciążone, nasz jest bardzo obciążony. Wszystko będzie przede wszystkim zależało od tego, jak się ułożą dochody w tym roku. Ze względu na to, że ten wskaźnik obciążenia budżetu spłatami jest takim wskaźnikiem naprawdę bardzo ruchomym i każdy jeden drobny ruch w budżecie powoduje, że on się poprawia lub pogarsza. Więc tak na dobrą sprawę, no, do końca też nie potrafię powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Na pewno dochody są najważniejsze, które będziemy mieć w tym roku do dyspozycji. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, ja tak pesymistycznie do tego podchodzę, bo może się okazać, że będzie sytuacja lepsza, ale patrząc tak realistycznie na budżet, mamy już w WPF-ie zaplanowane 6,5 miliona wydatków na przyszły rok. I podejrzewam, że jak się w tym zmieścimy, to będzie maksimum, bo wydatki, z kolei wydatki bieżące nie mogą robić. I sam upad też wydatki bieżące do wydatków, dochody bieżące do wydatków bieżących ma znaczny wpływ na to, czy mamy możliwości na wyciąganie kredytu, a potem w konsekwencji na ich spłatę. Ja jestem naprawdę, jak na razie tak, mam takie myśli pesymistyczne, jeżeli chodzi o zwiększanie zadłużenia na następne lata. To, co mamy wprowadzone w budżecie, bardzo bym chciała, żeby się to zmieściło, żeby te wskaźniki, te dochody, planowane dochody, które też oczywiście bierzemy do prognozy, no nie wiadomo, jak się one będą zachowywały, dlatego że sytuacja ekonomiczna w kraju jest taka, jak jest, dochody podatkowe do dochodów fizycznych, no nie wiem, czy będą spadać, czy rosnąć. To są takie bolączki, które bardzo często nawet w ciągu, w trakcie roku budżetowego się okazuje, że na przykład musimy, tak jak w tym przypadku, chcieliśmy prawie 200 tysięcy podatku od dochodu osób fizycznych, 300 tysięcy subwencji. Dla mnie 500 tysięcy ściąć na wydatkach bieżących w budżecie to jest po prostu wyczyn. To jest wyczyn, bo co innego są wydatki majątkowe i dotacje na wydatki majątkowe. Które jeżeli ale mamy tą lukę... dotacje unijne wpływają systematycznie, nie mamy. To znaczy, nie ma, jeżeli o to chodzi, to nie ma. Mamy nadzieję, że dotacje, które są zaplanowane w budżecie, spłyną i jeżeli zadania będą realizowane w latach następnych, że to, co już mamy w budżecie, będzie się mieściło. Jeżeli chodzi o większą ilość zadań, to wszystko będzie zależało od tego, jak się będą kształtowały przede wszystkim dochody i jak się będą kształtowały wydatki, które nie ukrywam, z roku na rok rosną, dlatego że zwiększa się nam zakres obowiązków. Dochodzi nam teraz ustawa śmieciowa, która będzie powodowała, że trzeba będzie zatrudnić pracowników, bo to będzie taki dział jak podatki. Będzie potrzebna osoba do ustalenia decyzji z 10 tysięcy gospodarstw. Będzie osoba, która będzie musiała zajmować księgowaniem każdej decyzji, a przede wszystkim windykacją. Bo tutaj windykacja będzie o tyle istotniejsza niż w podatkach, że my musimy płacić wykonawcy za wykonaną usługę. Więc żeby zapłacić wykonawcy, musimy ściągnąć dochody. Dochodzi nam szereg innych zadań z zakresu, jak choćby nawet pomocy społecznej, gdzie wymuszają na nas zachowanie przepisów pewnych ustaw. To jest związane czy tam zatrudnienie pracowników, czy też zwiększeniem kosztów. To samo jest w szkołach. Nie wiem, jak się teraz sytuacja w szkołach przedstawi, jak będzie wyglądała subwencja i jak będą wyglądały wydatki bieżące. Dlatego to po prostu wszystko zależy od roku bieżącego. I tak naprawdę ten wskaźnik może być tak, że teraz jest dobrze i plany są jakie są i wydają się realistyczne, a może się okazać, że będzie jakiś krach za rok czy dwa i będzie problem. I to nie jest tylko problem u nas w gminie, bo wczoraj byłam na spotkaniu z skarbnikami i co druga gmina ma problemy już, a co druga będzie miała przyszłość. Może jest zmienić. Dziękuję bardzo. Wydatek wykluczony miejski w ustawie. A może tutaj w tym punkcie przynajmniej poinformuję o uchwale numer SO7/422/16/12 Sądu Orzekającego Kolegium Regionalnego w Krakowie z 18 września 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez burmistrza Rybic informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2012 roku. I
tu może jeszcze odczytam najważniejszą informację, że na podstawie artykułu 13 punkt 4 i artykułu 19 ustęp 2 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, tekst jednolity dziennik ustaw z 2001 roku, numer 55, pozycja 577 z późniejszymi zmianami, skład orzekający w osobach przewodnicząca Krystyna Imioło, członkowie Krzysztof Wędry, Patrycja Krupa, postanowił pozytywnie zaopiniować informację burmistrza Rygwic o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2012 roku. Czy mam czytać uzasadnienie do tego? Nie. Jeżeli ktoś by chciał się zapoznać, oczywiście jest do wglądu uzasadnienie do tej uchwały. Drodzy Państwo, ponieważ przed nami jeszcze sporo uchwał, więc musimy troszeczkę może przyspieszyć. Przechodzimy do punktu 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu gminy Rybice za pierwsze półrocze 2012 roku. Proszę bardzo. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Rybicach, działając na podstawie planu pracy Komisji przyjętego uchwały nr 17/20/12 Rady Miejskiej w Rybicach dnia 27 stycznia 2012 roku, na posiedzeniu w dniu 17 września bieżącego roku zapoznała się ze sprawozdaniem burmistrza w realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2012 roku. Stwierdzono, co następuje. Budżet gminy Rybnicy na 2012 rok został uchwalony uchwałą nr 17/114/11 Rady Miejskiej w Rybicach z dnia 30 grudnia 2011 roku. Przewidywał dochody w kwocie 35 326 825 zł oraz wydatki w kwocie 39 830 301 zł. Zaplanowany deficyt wyniósł 4 503 476 zł. Jednak w toku realizacji budżetu w pierwszym półroczu uzyskano na wyższym w kwocie 904 011 61 zł. W trakcie pierwszego półrocza 2012 roku podejmowane były uchwały i zarządzenia w sprawie zmian w budżecie. W wyniku tych zmian plan dochodów gminy Rybica na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniósł 37 691 817 zł 11 groszy. Wykonany został 47,5%, natomiast plan wydatków wyniósł 44 290 293 zł 11 groszy i został wykonany 37,49%. Dokonano analizy wykonania dochodów oraz wydatków zgodów poszczególnych działów. Jak wynika w objaśnień skarbnika gminy i burmistrza, przyczyną ludzkiego wykonania wydatków majątkowych jest realizacja zadań inwestycyjnych w drugim półroczu. Po przeprowadzeniu analizy przedstawionych dokumentów zespół kontrolny stwierdza, że wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku należy uznać za prawidłowe. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych do sprawozdania komisji chce coś dodać, coś zapytać? Nie ma. Czyli informacja, sprawozdanie zostało przyjęte do wiadomości. Punkt 9 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi tarnowskiemu. Proszę komisję o opinię do tego projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na swoim posiedzeniu pozytywnie opiniuje do zgłaszania wniosku o uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi tarnowskiemu. Komisja Rady Gminna również pozytywnie bez wniosku. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do tego projektu? Jeżeli nie ma, czytam projekt uchwały. Uchwała nr 26/172 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 19 września 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi tarnowskiemu. Na podstawie artykułu 10 ust. 2 i artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym. Tutaj z jednolity dziennik ustaw z 2001 roku nr 142, pozycja 1591 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 216 ust. 2 punkt 5 i artykuł 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych Rada Miejska w Rybnicach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się pomocy finansowej powiatowi tarnowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą remont drogi powiatowej nr 1381K relacji Tuchów Zalasowa Lubcza Dębożyn w miejscowości Wola Lubecka Lubcza. Kilometry odcinek pierwszy 11 plus 500 do 13 plus 910, odcinek drugi 14 plus 620 do 15 plus 860 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, etap drugi, bezpieczeństwo, dostępność, rozwój, edycja 2012-2013, wysokości 50 tysięcy złotych, słownie 50 tysięcy. Ustęp drugi. Pomoc finansowa, o której mowa w ustępie pierwszym, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2012 rok. Ustęp trzeci. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy gminą Rybnice a powiatem tarnowskim. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rybnic. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pytam, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przeczytanej uchwały. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała jednogłośnie została przyjęta. Kolejny punkt, dziewiąty, a w zasadzie dziesiąty, przepraszam, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej i punkty, czyli dwie uchwały, może tak przyjmijmy, i następne podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 17/115/11 Rady Miejskiej w Rybnicach w sprawie przyjęcia wielolatniej prognozy finansowej gminy Rybnice. Prosiłbym komisję o opinię do tego projektu. Szanowni Państwo, Komisja Rewizyjna, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Rybnicach pozytywnie opiniuje do zgłoszenia wniosków projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Rybnicach z 30 grudnia 2011 roku oraz zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybnice. Dziękuję. Komisja Rewizyjna Zarządu Projektu pozytywnie do zgłoszenia wniosku o opinię o dodatek projektu uchwały. Komisja Rewizyjna również pozytywnie obydwie uchwały bez wniosku. Dziękuję. Czy są jakieś zapytania do tych dwóch projektów uchwał? Jeżeli nie, czytam projekt uchwały. Uchwała nr 26/173/12 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 19 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 17/114/11 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 30 grudnia 2011 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykułu 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miejska w Rybnicach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały. Paragraf trzeci. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu gminy Rybnice w roku 2012 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 741 262 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Budżet po zmianach wynosi dochody 36 977 185 zł 44 grosze, przychody 9 208 647 zł. Tym kredyty 6 060 238 zł, pożyczki 1 648 409 zł, wolne środki finansowe 1 500 000 zł. Razem 46 185 832 zł 44 grosze. Wydatki 43 575 661 zł 44 grosze. Rozchody 2 610 171 zł razem 46 185 832 zł i 44 grosze. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rybnic. I paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Pytam, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przeczytanego projektu uchwały. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała jednogłośnie została przyjęta.
Kolejna uchwała to jest uchwała numer, czytam uchwałę numer 25 przez 170. 26, tak jest, przez 174, przez 12 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 19 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 17 przez 115 przez 11 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybnice. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykułu 226, artykułu 227, 228, 230 ust. 6, artykuł 231 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Rada Miejska w Rybnicach uchwala, co następuje. Paragraf 1, ust. 1. W związku ze zmianami w planie dochodów wydatków budżetu gminy Rybnice na 2012 rok wprowadza się zmiany do wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybnice na lata 2011-2028, które po zmianach otrzymują brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Wprowadza się zmiany w wykazie planowanych, realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rybnic. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przeczytanej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała jednogłośnie została przyjęta. Szanowni Państwo, następny punkt porządku obrad to jest punkt 12. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 przez 13 przez 06 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnym oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych. Proszę bardzo komisję o... Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie opiniuje do zgłoszenia wniosku projektu uchwały w sprawie o zmianie uchwały nr 3 przez 13 przez Rady Miejskiej w Rybnicach z 13 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych. Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie zgłosiła. Dziękuję. Komisja Rewizyjna negatywnie opiniuje. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych w tej sprawie jeszcze chce zabrać głos? Jeżeli nie, czytam projekt uchwały. Uchwała nr 26 przez 175 przez 12 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 19 września 2012 roku o zmianie uchwały nr 3 przez 13 przez 06 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnym oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych. Na podstawie artykułu 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, paragraf 3, punkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługującym radnemu gminy oraz paragraf 2, ustęp 2, paragraf 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy. Paragraf 4, ustęp 3, punkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Rada Miejska w Rybnicach uchwala, co następuje. Paragraf 1. W uchwale Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnym oraz zasad zwrotu kosztów podróży wprowadza się następujące zmiany. 1. Dotychczasową treść paragrafu 1 oznacza się jako ustęp 1. 2. W paragrafie 1 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu. Członkom komisji doraźnej przysługuje dodatkowa dieta w wysokości 100 zł za każde posiedzenie komisji. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2012 roku.
Pytam, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przeczytanego projektu uchwały. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Punkt 13 porządku obrad to jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza Rygi. Proszę poszczególne komisje o opinię. Panie Przewodniczący, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza Rygi. Komisja Oświaty do Rady pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Komisja rewizyjna negatywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych w tej kwestii tej uchwały chce zabrać głos? Nie widzę. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 26/176/12 Rady Miejskiej w Rygnicach z dnia 19 września 2012 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza Rygnic. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2001 roku nr 142, pozycja 1591 z późniejszymi zmianami, artykuł 8 ust. 2, artykuł 36 ust. 1, 2 i 3, artykuł 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, dziennik ustaw nr 223, pozycja 1458 z późniejszymi zmianami oraz paragraf 3 i paragraf 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych, dziennik ustaw nr 50, pozycja 398. Rada Miejska w Rygnicach uchwala, co następuje. Paragraf 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla burmistrza Rygnic w następującej wysokości. Punkt 1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5900 zł. 2. Dodatek funkcyjny w wysokości 1900 zł. 3. Dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, to jest w wysokości 3120 zł. 4. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr 2/5/10 Rady Miejskiej w Rygnicach dnia 4 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza Rygnic. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku. Pytam, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przeczytanej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam i uchwała nie została przyjęta. Punkt kolejny porządku obrad, a mianowicie punkt 14. Dotyczy podjęcia uchwały o zmianie uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie gminy Rygnice. Proszę komisję o opinię. Panie Przewodniczący, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie gminy. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Komisja Rewizyjna również pozytywnie opiniuje. Czy ktoś z Państwa radnych do tej uchwały chce dodać? Jeżeli nie, czytam projekt uchwały. Uchwała nr 26/177/12. Uchwała nr 26/176/12 Rady Miejskiej w Rygnicach z dnia 19 września 2012 roku
o zmianie uchwały w sprawie stałych opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie gminy Rybnice. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2001 roku, nr 142, z pozycja 1591 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, Dziennik Ustaw z 2007 roku, nr 19, pozycja 115 z późniejszymi zmianami, Rada Miejska w Rybnicach uchwala, co następuje. Paragraf 1, ust. 1. W uchwale nr 24 przez 111 przez 4 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 10 grudnia 2004 roku wprowadza się następujące zmiany. 1. Paragraf 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie. Za zajęcie pasa drogowego na cele, o których mowa w paragrafie 1 ust. 2 punkt 2 ustala się opłatę roczną w wysokości 12 zł. Za zajęcie 1 metra kwadratowego powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia z zastrzeżeniem ustępu 4a. 2. Po ustępie 4 dodaje się ustęp 4a w brzmieniu. Stawkę opłaty rocznej, o której mowa w ustępie 4a dla urządzeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej ustala się w wysokości 0,50 zł. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rybnic. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przeczytanej uchwały? Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała jednogłośnie została przyjęta. Punkt następny to jest uchwała w sprawie, podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Rybnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic. Proszę komisję o opinię do uchwały. Panie Przewodniczący, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie opiniuje za zgłoszenia wniosków projekt uchwały w sprawie podziału gminy Rybnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic. Komisja Oświaty, Nauki i Kultury i Sportu pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie podziału gminy Rybnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic z wnioskiem powodu miejscowej za nasobą o przeniesienie ulicy Krótkiej z okręgu 11 do okręgu 10. Dziękuję. Proszę komisarza. Komisja pozytywnie bez wniosku. Dziękuję. Ale jest wniosek Komisji Oświaty o zmianie w załączniku. Czy wymaga to powtórzenia jeszcze raz, czy wiemy dokładnie? Ja może wniosek do naszej opozycji, ponieważ na komisji ustaliliśmy, że ulica chodzi głównie ulicę Krótką Zalasowej, ona bardziej jest, mieszkańcy tej ulicy Krótkiej są bardziej spójni z okręgiem wyborczym numer 10, ponieważ jest to końcówka Zalasowej, a oni byli przyłożeni do Podlesia, natomiast mieszkają w zasadzie wszyscy przy Tarnowskiej. I liczba mieszkańców tam jest nikomu. To jest tylko zmiana tu jest już zmieniona. Państwo radni już w tych nowym załączniku mają tak, jak powinno być. Jak chcemy. Czy rozumiem, wniosek dotyczy przeniesienia ulicy Krótkiej z okręgu 10 do okręgu 9. Z okręgu 11 do okręgu 10. 11 do okręgu 10. Ponieważ komisja złożyła wniosek przegłosowany, pytam, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedłożonego przez Komisję Oświaty wniosku do uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Wniosek został przyjęty. Co trzeba? Może ja będę. Proszę bardzo, dodaj jeszcze uchwały. Proszę Państwa, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, Państwo Sołtysi, ponieważ będzie dosyć ważka kwestia
w sprawach społecznych. Chciałbym powiedzieć dwa zdania na temat zasad podziału okręgów wyborczych w gminie Rybnica. Po pierwsze, punktem odniesienia jest sołectwo. Po drugie, spójność terytorialna. A po trzecie, tak zwana norma przedstawicielska. W propozycji zaproponowanej Państwu wszystkie te trzy cechy są spełnione. Nasze największe okręgi wyborcze mają około 1000 mieszkańców, natomiast najmniejszy ma 583 w skali gminy. Natomiast w skali poszczególnych miejscowości te rozbieżności są rzędu 250 wyborców. To wszystko jest pozytywnie zaopiniowane przez komisarza wyborczego w Tarnowie, który widział projekt tej uchwały i składa pozytywną opinię bez uwag. Natomiast z pewnością czeka nas duża zmiana w przekazie społecznym, dlatego że prawdopodobnie będą pytania ze strony naszych mieszkańców, w których są okręgach wyborczych, na kogo mogą głosować. Dlatego prosiłbym Państwa i apeluję do Państwa o to, bardzo abyście... proszę, panowie, posłuchajcie, bo to jest informacja, którą trzeba umieć przekazać mieszkańcom, którzy się z tym zderzą za jakiś czas. Abyście Państwo właśnie podjęli się tej roli osób, które będą tłumaczyć szczegóły związane z miejscem zamieszkania w stosunku do okręgu wyborczego. I tutaj dla osób chętnych, poza oczywiście Szanowną Radą, przygotowałem załączniki, z których wynika, kto dokładnie w jakim okręgu będzie mógł głosować. W przypadku Ryglic są to 4 nowe okręgi, w przypadku Zalasowej 4 nowe okręgi, w przypadku Lubczy 3 nowe okręgi. W przypadku Lubczy ten problem jest o tyle bardziej skomplikowany, że tutaj każdy dom musiał być uwzględniony na takiej bardzo dużej mapie, precyzyjnie przyporządkowany do poszczególnych okręgów wyborczych, tak żeby nie pominąć nikogo, ponieważ nie ma ulic, a numeracja jest rozdrobniona. Niemniej praca, myślę, została wykonana rzetelnie. W związku z tym, gdyby jakiekolwiek pytania, to też mamy 2 lata na aktualizację tej uchwały. W związku z tym też tutaj prosimy o aktywny właśnie udział w komunikowaniu społeczeństwa o tychże zmianach. Jeszcze na koniec chciałem powiedzieć o pewnej zasadzie, która związana jest z tym prawem wyborczym, a mianowicie dany kandydat na radnego nie jest związany z miejscem swojego zamieszkania w danym okręgu wyborczym. W związku z tym można startować z innego okręgu niż miejsce zamieszkania wskazuje na to. To powoduje pewną elastyczność, a jednocześnie pewnie jakby jest kolejnym punktem do dyskusji, czy ta reforma wyborcza ma sens i czy na poziomie gminy ona spełni swoją funkcję. Moje zdanie jest tutaj co najmniej sceptyczne, natomiast jest to wynik ustawy przewidzianej przez Sejm Rzeczpospolitej, w związku z tym prawem się dyskutuje. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, może tak troszeczkę woli bardziej mieszkańców, którzy nas będą słuchać, niż radnych, ale też na pewno pewne rzeczy sobie wezmę do serca. Szanowni Państwo, mamy świadomość, że tworzy się okręgi jednomandatowe i interes 7 okręgów wyborczych do tej pory zostaje zamieniony na interesy 15 okręgów wyborczych i 15 radnych, którzy będą reprezentować grupę mieszkańców w swoim okręgu. Jak bardzo ważna będzie w przyszłej Radzie współpraca i stworzenie większości, żeby się nie zadziubać, to możecie tylko wyobrazić. Bo dzisiaj był interes 7 okręgów wyborczych, które trzeba było w jakiś sposób dograć i stworzyć większość, żeby
żeby po prostu w jakiś sposób dogadywać się. Później po następnych wyborach będzie interes 15 radnych osobiście, bo każdy swoim wyborcom coś obieca i w swoim okręgu będzie chciał coś zdziałać. Dlatego mówię, że życzę przyszłym radnym, którzy zostaną radnymi, naprawdę wiele mądrości w celu wypracowania takiego dobrego i mądrego konsensusu dla wszystkich miejscowości Mistrzów. Dziękuję. No to tak zabrzmiało trochę, panie radny, jak się pan czekał z nami, ale to myślę, że to chyba nie odniesie rzecz. Do czeka rzecz. Szanowni Państwo, jeżeli nie ma uwag, chciałem przystąpić do czytania uchwały z tą poprawką przegłosowaną, tutaj przyjętą w Komisji Oświaty. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 26 przez 177 przez 12 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 19 września 2012 roku w sprawie podziału gminy Rybnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic. Na podstawie artykułu 419 paragraf 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, Dziennik Ustaw nr 21 Polskiego 112 z późniejszymi zmianami w związku z artykułem 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku przepisy wprowadzające ustawę Kodeks Wyborczy, Dziennik Ustaw nr 21 Polskiego 113 ze zmianami na wniosek burmistrza Rybnic, Rada Miejska w Rybnicach uchwala co następuje. Paragraf 1. Dzieli się gminę Rybnice na okręgi wyborcze, ustalając ich numery, granice zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwałę przekazuje się wojewodzie małopolskiemu oraz komisarzowi wyborczemu w Tarnowie. Paragraf 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rybnicach. Paragraf 4. Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w Tarnowie w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rybnic i paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przeczytanego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała jednogłośnie została przyjęta. Punkt następny porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. I następny projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej. Może bym prosił o opinię do tych dwóch kolejnych projektów uchwał. Panie Przewodniczący, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie opiniuje bez zgłoszenia wniosków projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz ustanowienia służebności gruntowej. Natomiast negatywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. Komisja składa wniosek o wycięcie z tej działki, na której proponowana była było ustanowienie służebności gruntowej działki nr 1782 drogi dojazdowej do posesji pani Adamus. Komisja Oświaty daje wniosek pozytywnie opiniuje obydwa projekty uchwały. Komisja rewizyjna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej, ale w drugim przypadku też pozytywnie, ale wnioskuje o ustalenie odpłatności za tę służebnę. Wniosek o wydzielenie drogi, jakby jest odpłatne. Dziękuję bardzo. Nasz pierwsza uchwała jest pozytywnie przez wszystkie komisje zaopiniowania bez wniosków. Więc czy są jakieś do tej pierwszej jeszcze pytania czy zapytania? Jeżeli nie, to tą pierwszą uchwałę przystępuje do jej odczytania. To jest uchwała nr 26 przez 178 przez 12 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 19 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera A ustawy z 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2001 roku nr 142 pozycja 1591 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 13 ust. 1, artykuł 37 ust. 2 punkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, dziennik ustaw 2010 roku nr 102 pozycja 651 z późniejszymi zmianami Rada Miejska w Rybnica uchwala co następuje. Paragraf 1. To jest uchwała czekana, która jest negatywna. To jest z wnioskami. Może i przegłosujemy, może wniosek i może tak będzie po kolei. Najdalej idący, może wrócimy do wniosków komisji, ponieważ został złożony wniosek komisji, komisji gospodarczej o ustanowienie, o nie ustanowienie, ale wycięcie z pasa i ustanowienie osobnej działki pod drogę. A drugi dotyczy wniosek komisji rewizyjnej o... Ta służebność była odpłatna, bo gmina poniosła koszty w związku z podziałem tych działek, pani zdecydowała się, że nie kupuje działki, więc sama pozyskała część. Dobrze. No proszę bardzo jeszcze raz. Szanowni Państwo, tam blisko dwóch działek, która tamtego roku się wałkuje. Dwóch sąsiadów przejeżdża do swoich posesji po działkach gminnych, nie mając wyciętej drogi dojazdowej do swoich budynków. Była propozycja, żeby tą pierwszą działkę państwo bytowscy zakupili. W ten czas następna działka pani Adamusowej zostaje bez drogi dojazdowej. W związku z tym propozycja była taka, że sprzeda gmina tą działkę, ale sprzeda ją z obciążoną służebnością przechodu. Państwo Bykowscy się na to nie zgodzili, po prostu nie chcą kupić tej działki obciążonej służebnością zapisaną w księgach wieczystych. Jest możliwość taka, że naprzeciwko tej działki pani Adamusowej jest kolejna działka nasza, która znowu swoją częścią graniczy z drogą gminną, która jest poniżej. W związku z powyższym propozycja w uchwale była taka, żeby przez tą działkę ustanowić, na tej działce ustanowić służebność gruntową przechodu i przejazdu państwa Adamus do tej drogi gminnej. Wiecie nawet z przykładu tego wcześniejszego, że działki, które są obciążone służebnościami, się źle sprzedają, bo po prostu każdy, jak popatrzy w księgach wieczystych, sądzi, że działka obciążona służebnością, no to zawsze tam jakieś spory z tego wynikają. W związku z powyższym jest propozycja Komisji Gospodarczej taka, żeby wyciąć tam drogę, no nie wiem, 3 metry czy 4 metry, jakie są obowiązujące przepisy, jako drogę dojazdową, tam tej drogi dojazdowej będzie może 20 metrów do posesji państwa Adamus i ta działka, która zostanie po odcięciu tej drogi, zostanie nam nieobciążona, ona zostanie pomniejszona o ten grunt, ale zostanie nieobciążona i w związku z tym w przyszłości łatwiej będzie nam taką działkę zbyć. W związku z tym jest taka propozycja, żeby odrzucić tą uchwałę odnośnie ustanowienia służebności gruntowej i zamiast to po prostu przyjąć wniosek o wycięcie drogi dojazdowej do posesji. Ja tylko gwoli jeszcze dopowiem, ponieważ na komisji oświatowej żeśmy tutaj, to też tutaj pracownica urzędu nam to wyjaśniła, to jest tak, że ta propozycja ustanowienia służebności to jest tak jakby pierwszy etap. W drugim etapie by można było też zrobić to, co tutaj Komisja Gospodarcza proponuje, czyli wyciąć ten fragment po drogę, osobna działka i powstanie droga, więc jest to, rozumiem, propozycja Komisji jest od razu odłączyć pod drogę część tej działki i później sprzedać pozostałą, natomiast ten projekt uchwały mówi, żeby zabezpieczyć się docelowo może do tego samego posunięcia. Tylko jak gdyby dwustopniowo, przynajmniej żebyśmy to zrozumieli.
co dwa razy płacić adwokatowi. Czyli cóż, czyli rozumiem, wniosek komisji, który musimy przegłosować, ażeby z tej działki oznacz 1708 przez 2 wyciąć część pod drogę i pozostałą część dopiero poddać pod procedurę sprzedaży. Tak? Tak. Dobrze. Jest wniosek komisji. Pytam radnych, kto z Państwa radnych jest za. Chyba, że jeszcze są jakieś w tej kwestii zapytania. Jeżeli nie ma, poddaję wniosek pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku komisji gospodarczej, który przedstawiliśmy? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wstrzymujących. Dziękuję. Wniosek komisji został przyjęty. No właśnie, teraz chcielibyśmy o trzeba obrócić się do komisji. Panie radco, proszę odpowiedzieć, bo są różne gości. Na pewno potrzeba trochę czasu, ale jest. Odwrócić tą uchwałę, wrócić do komisji. Czy mamy jakieś techniczne sprawy? Bo tak to byśmy faktycznie tak akurat zaproponuję zrobili to czyli jest wniosek formalny, ażeby w związku z przegłosowaniem tej poprawki tą uchwałę wrócić jeszcze do komisji. Ażeby ją przygotować w nowej formie już zgodnie z przyjętym wnioskiem. W związku z tym poddaję pod głosowanie wniosek formalny. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zgłoszonego wniosku? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 2 wstrzymujących. Dziękuję. Kolejna uchwała, która została pozytywnie zaopiniowana, to będzie uchwała 178. Pozytywna opinia tutaj została wyrażona przez poszczególne komisje w związku z tym, jeżeli nie ma do tego projektu pytań, czytam projekt uchwały. To jest uchwała numer 26 przez 178 przez 112 Rady Miejskiej w Rybicach z dnia 19 września 2012 roku o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzecie nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 9 litera a ustawy z 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 13 ustęp 1 artykuł 37 ustęp 2 punkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Rada Miejska w Rybicach uchwala co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 6 przez 35 przez 11 Rady Miejskiej w Rybicach z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej skreśla się paragraf 3. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rybic. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie podjęcia. Pytam, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przeczytanej uchwały. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, uchwała jednogłośnie została przyjęta. Następny punkt porządku obrad to jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny. Nabycie, przepraszam, nieruchomości w drodze darowizny. Proszę komisję o opinię. Panie Przewodniczący, Panie Radni, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, pomimo tego, że uchwała na Komisji Gospodarczej przeszła, ale przeszła tylko jednym głosem, trzy osoby się wstrzymały, z tego względu, że mamy tutaj troszeczkę takie pytania bardziej w stronę gospodarza miejscowości Zalasowa, czyli pana sołtysa Władysława, z tego względu, że jest to droga, no nie taka zbyt długa, bo tam może jest tylko 30 czy 25 metrów. Kolega Sępek nie był nam w stanie wytłumaczyć dokładnie do ilu tu domów, ile to ludzi z tego korzysta i tak dalej, i tak dalej. Czy jest to konieczne, żebyśmy tą drogę przyjmowali jako drogę gminną? Z tego względu, że w takim przypadku będziemy tworzyć precedensy, bo takich dróg dojazdowych do tych głównych dróg gminnych na terenie gminy mamy bardzo sporo. Jeżeli mieszkańcy podchwycą temat, co nie jest dla nich dobre, tego wcale nie neguję, ale ze względów finansowych włącza się mi troszeczkę tam, powiedzmy, czerwone światło w niektórych sprawach. Czy my po prostu dając taką furtkę, gdzie jeszcze mamy grupę dróg takich, które już w tej chwili są użytkowane jako drogi gminne we Władaniu, zaasfaltowane i w związku z tym, że w sądach nie są własnością gminy, musimy przeprowadzać procedury uwłaszczenia się gminy na tych drogach, czy my przejmując tą drogę, tak jak mówię, nie stworzymy precedensu i czy jest to konieczne, bo pan sołtys musi mieć bardzo też takie powiedzmy włączone pewne światło do tego, że ci mieszkańcy na zebraniu, czy może wcześniej, już będzie telefon, proszę tam trzy łajby na tą drogę gminną, bo myśmy drogę gminną zrobili. Czy będzie stać miejscowość na to, żeby po prostu akurat ten odcinek robić, bo to jest zbyt krótki odcinek, może akurat mieszkańcy sobie go utrzymają we własnym zakresie. Dziękuję. Proszę bardzo, panie przewodniczący, panie burmistrzu Rado. Z mojego punktu widzenia i społeczności uważam, że każda droga, która jest przekazywana, zwłaszcza w formie darowizny, jest do przyjęcia. Uważam jedno, że jeżeli zapobiegnie to nawet konfliktu pięciu sąsiadów, to trzeba tą drogę wziąć. Bo wiecie, drodzy Państwo, ile mamy problemów przez drogi, które są we władaniu gminy, a nie są przyjęte przez gminy. Jeżeli dochodzi do utwardzenia, do uśmierzania, to wtedy jest droga gminna. A jeżeli chodzi do podpisania zgody sąsiadowi na przejazd, to wtedy jest droga moja, bo tak prawnie wygląda. Do 1998 roku drogi, które nie zostały zaasfaltowane, każdy właściciel, chociaż droga jest we władaniu gminy, ma prawo do odszkodowania. Jeżeli droga została zaasfaltowana, nie ma prawa. I w związku z tym, ja wiem, gdzie to jest, bo to jest od Okietka w prawo. Jest to mały odcinek drogi, ale jest tam parę działek koło i uważam, że przyjęcie tej drogi pomoże to, że kiedyś nie będziemy mieć konfliktu. Nie będą przychodzić ludzie tutaj. To ja tyle ze swojej strony. Działek jest błędnym stwierdzeniem. Tak, przewodniczący, czy ja? Chciałem się dowiedzieć. Nie, dobrze, dobrze, a tam działek dużo jest. Oczywiście. No to tak tłumaczyłem, ale to słyszałem, że ja nie umiałem tego wytłumaczyć. Tak, ale w tej chwili już wszystko mamy jasne, że nie ma pytań w tej kwestii. W związku z tym przystępuję do czytania projektu uchwały. Uchwała nr 26 przez 179 przez 12 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 19 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny. Na podstawie artykułu 18 ust. 5 9 litera a ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2001 roku nr 142, pozycja 1591 z późniejszymi zmianami, Rada Miejska w Rybnicach uchwala co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz gminy Rybnice w drodze darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 558 przez 2 o powierzchni 0,0185 10-tysięcznej hektara położonej w Zalasowej, objętej księgą wieczystą numer TR2T 002
209 464 przez 8 wprowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie, 9 Zawiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Głuchowie. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rygi. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przeczytanej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3 wstrzymujących. Stwierdzam, iż uchwała została przyjęta. I dochodzimy pomału do... do punktu 19 porządku obrad, a mianowicie podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Rybnicach w sprawie przystąpienia gminy Rybnice do realizacji projektów systemowych w ramach poddziałania 7.1.1 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej z programu operacyjnego Kapitału Ludzki. Proszę komisję o opinię. Panie przewodniczący, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie opiniuje bez zgłoszenia wniosku projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15/160 przez Zarządzie Rady Miejskiej w Rybnicach z 7 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia gminy Rybnice do realizacji projektów systemowych w ramach poddziałania 7.1.1 rozwój i upowszechnienia aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, program operacyjny Związku Rolnictwa. Dziękuję. Drugi dział oświaty daje kultury sportu, pozytywnie do ruszania wniosku o opinię projektu uchwały. Komisja dowiedzi na ruch sportu. Czy do tego projektu uchwały są jakieś zapytania? Jeżeli nie ma, czytam projekt uchwały. Uchwała nr 26/180/12 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 19 września 2012 roku o zmianie uchwały nr 25/160/8 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia gminy Rybnice do realizacji projektów systemowych w ramach poddziałania 7.1.1 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na podstawie programu operacyjnego Kapitał Ludzki przyjętego decyzją CCI 2007-PL051 PO001 z dnia 28 września 2007 roku oraz Komisję Europejską oraz planu działania na lata 2007-2013 przyjętego przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1046/7 dnia 28 grudnia 2008 roku Rada Miejska w Rybnicach uchwala, co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 25/160/08 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 7 sierpnia 2008 roku paragraf 2 otrzymuje brzmienie. Gmina Rybnice na realizację programu realizowanego w ramach poddziałania 7.1.1 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w latach 2008-2009 przeznacza środki finansowe w wysokości 10,5% wartości projektu. W latach 2010-2012 przeznacza środki finansowe w wysokości 13,97% wartości projektu, a w latach 2013-2015 przeznacza środki finansowe w wysokości 13,51% wartości projektu. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rygnic. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przeczytanego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Doszliśmy do ostatniego punktu, przedostatniego. Była propozycja przerwy. To po co? To jest koniec. Mamy. A więc punkt 20. Wolne wnioski, zapytania. Proszę bardzo. Ja chciałem się powiedzieć, że do sprawozdania pan burmistrz, bo ostatnio pan tutaj pracę na podstawie kartowskiej
podziękować w końcu za wszystkich. No wreszcie. Dziękuję bardzo. Tam to było niebezpieczne. Proszę bardzo. A ja może troszeczkę z innej beczki. Tak, w związku z tym, że nie chciałem dolewać oliwy do ognia przy uchwale o naszej podwyżki pani burmistrz, ale mam do pani prośbę w związku z dyskusją, z działaniami w sprawie tego wszystkiego. Naprawdę jest w Radzie pewna większość, stabilna większość. Proszę rozmawiać z tą większością, nie próbować wyrywać i tworzyć, i próbować stworzyć na głosowanie nad jedną uchwałą jakiejś sztucznej większości. Naprawdę niczego dobrego to nie doprowadzi. Myślę, że jeżeli będziemy współpracować, to wyjdzie to z korzyścią dla wszystkich mieszkańców, również dla pana. Dziękuję. Ja coś jeszcze? Ja chciałam. Proszę bardzo. Bardzo chciałam gorąco podziękować radnym, którzy przychylali się do uchwały odnośnie mojej pożyczki, podwyżki. Jeżeli chodzi o moje zarobki, proszę państwa, są tak, jakie są, ale ponieważ ciężko pracuję, cieszę się, że państwo, Komisja Oświaty wniosek składała, że Komisja Oświaty dostrzegła moje zachody o to, żeby mnie było lepiej, o starania o środki finansowe i o realizację naszych projektów. No, zmieniła zdanie komisja. Natomiast dziękuję tym radnym, którzy nie zmienili zdania, którzy głosowali za. Jest mi bardzo przyjemnie, bo to miło być ocenianym pozytywnie. Ja sprawdziłam sobie, jestem najmniej zarabiającym burmistrzem w Powiecie Tarnowskim, a gmina nie jest najmniejsza i problemów nie najmniej. Wiele zadań wykonałam ponad, plan jest półrocze, więc warto podsumować. Także jeszcze raz gorąco dziękuję. Pana uwagi przyjmuję, panie Andrzeju. Powiem tak, na początku naszej Rady pan przewodniczący mówił o samodzielnym podejmowaniu decyzji przez radnych, o bez instrukcji. Natomiast mam do pana pytanie. Dlaczego wczoraj na blogu pan przedstawił wynik dzisiejszego głosowania? Czy jest pan prorokiem? Czy panu się wydaje? Bez odpowiedzi. Dziękuję państwu. Szanowni państwo, to było stanowisko klubu i wiedziałem, jakie jest stanowisko klubu na dzień wczorajszy, czy jeszcze wcześniejszy. Dziękuję pan radny. Panie przewodniczący Wysoka Rado, pani burmistrz, dlaczego różnicie radnych na takie grupy i takie? Żadnej opozycji nie ma, ludzie. Czego mówicie, że radni ci szybci? Wszyscy jesteśmy razem i tu nikt się nie różni niczym. Czy to jest takie, czy taki radny. Proszę nie różnić, czy opozycja składa wniosek o podwyżkę, czy nie opozycja, bo tu żadnej opozycji nie ma, mili państwo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny. Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrz, szanowna rado. Ja dalej o tym samym, a mianowicie składam wniosek o powołanie wspólnej komisji, która zajęłaby się opracowaniem strategii działania i organizacji szkolnictwa w naszej gminie, ponieważ już nas to dotyka, a dotknie nas to jak najbardziej. I nie ma. Sama nasza nazwa, Rada Gminy, mówi, że powinniśmy pani burmistrz coś w tej sprawie doradzić. Czy ona to wykona, czy nie, to już jest jej sprawa, ale my jako Rada powinniśmy podjąć pewne pomysły i dlatego proponuję, żeby była komisja wspólna, dlatego że pan Marcinek, który jest w komisji rewizyjnej, on ma, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, bardzo celne uwagi, które ja się dowiaduję dopiero na sesji, a nie na komisji. Gdybym to wiedział wcześniej, to może komisja gospodarcza inaczej by niektóre uchwały podejmowała. I dlatego proponuję tą komisję wspólną, żeby komisja oświatowa zapoznała się też z uwagami innych komisji, komisji rewizyjnej i naszej komisji gospodarczej, bo może akurat też coś potrafimy cennego wnieść do tej sprawy. Dlatego właśnie wnioskuję o powołanie takiej wspólnej komisji, która zajmie się wskazaniem, jakie są możliwości i co, jakie są nasze życzenia, w którym to kierunku ma przebiegać reorganizacja szkolnictwa, bo musi, i
chciałbym, żebyśmy byli radą, a nie jakimś wielkim recenzorem czy świętą inkwizycją i tylko co pani burmistrz powie, to my albo ciach, albo tak. No. Szanowni Państwo, jeśli mamy tylko jak na igrzyskach pokazywać albo tak ustawą, która, uchwałą, które pani burmistrz zaproponuje, to powinniśmy za udział w tym płacić, a nie brać jeszcze diet i nie doradzać nic w tej sprawie. Także dziękuję i wnioskuję o powołanie wspólnej komisji w sprawie szkolnictwa w naszej gminie. Dziękuję bardzo. W tej sprawie ktoś jeszcze? Proszę bardzo. Proszę. Dziękuję za uwagę. Do wniosku do kolegi radnego. Chciałbym zapytać, już to fachowców mamy w dziedzinie oświaty, że przeprowadzimy jakąś taką wspaniałą reformę szkolnictwa. I czy to przypadkiem nie jest tak, bo o ile się wstrzymałem, bo to rozumiem, była komisja doraźna. Wstrzymałem się nad głosowaniem w tym temacie, no bo to jest ewidentyzm skok na kasę, no bo cóż. Zejdziemy się wszyscy 15, rozumiem, i dostaniemy po 100 za każde posiedzenie. Zastanówmy się też nad tym. No proszę, że trzeba by było uszczyśnić najpierw, czy chodzi nam o wspólne posiedzenia trzech komisji, czy o jedną jakąś ekstra komisję do spraw oświaty. Wspólne posiedzenie trzech komisji, tak. Znaczy chodzi, jak teraz spotykają się, znaczy obradują trzy komisje, każda osobno, chodzi panie Marku, że była jedna komisja, posiedzenie wspólne trzech komisji. O tak, pana sami to powiem. I żeby nie czekać szkolnictwa na tych komisjach. I tylko szkolnictwo w tym temacie, może jedna zgłosza, nie zależy się, ale właśnie o tym, że światło się zgłasza. Nie wiem, no to proszę wtedy powiedzieć, bo można to też tak zrobić, że komisje na tych zasadach jak teraz, a czasami zrobić wspólne dla tych problemów takich kluczowych dla gminy, żeby to nie było, że jedna komisja swoje, druga swoje, no nie ma może takiego kontaktu, ale no ja nawet chwilę na gorąco tak bym widział, jeżeli jest gorący jakiś problem ważny, to zwołać komisję wspólną, czy wspólne posiedzenie trzech komisji, tak to chyba, tak? Tak, by trzeba było to nazwać. Wspólne posiedzenie trzech komisji. Natomiast myśmy tu nieraz już dyskutowali o tym takim wspólnym posiedzeniu. Są to też pewne techniczne sprawy, nie wiem, to prawnie to tutaj by trzeba było jeszcze przedyskutować, ale bardziej bym się skłaniał do raz na jakiś czas wspólne posiedzenie trzech komisji. Trafił pan w moją intencję. Dziękuję. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, bo tutaj kolega mówił o tym, że głosujemy tylko nad uchwałami, które są przygotowane przez panią burmistrz. Szanowni Państwo, zgodnie z przepisami, zgodnie ze statutem, radni mogą występować z inicjatywą uchwałodawczą, komisja może występować z inicjatywą uchwałodawczą, kluby radni mogą występować z inicjatywą uchwałodawczą. Niedługo będzie tak, że nawet mieszkańcy będą mogli występować, bo jest ta inicjatywa u prezydenta obywatelska. Można zasygnalizować, jaki problem chcemy. Pani burmistrz tutaj ze swoimi radcami prawnymi, z panem sekretarzem, który odpowiada za sprawy urzędu, przygotowuje pewne propozycje i nad tymi propozycjami głosujemy. I to tak się odbywa i tak się to powinno odbywać. Wydaje mi się, że tutaj w tej chwili nie ma żadnego problemu prawnego, żeby nad tymi sprawami dyskutować. I wydaje mi się, że wspólne posiedzenia komisji, no proszę bardzo, może troszeczkę wniosą wszystkiego, z tym, że ostateczne słowo w sprawie kształtu, nie ostateczne, tylko słowo w sprawie kształtu należy do pani burmistrz i powiedzmy radców prawnych, a my możemy ewentualnie proponować jakieś zmiany do tego, co jest to zaproponowane. Także, że nie ma tutaj żadnych problemów, żeby przedkładać projekty uchwał, które też pójdą do pani burmistrz i ona musi, bo tak jest w statusie, zaopiniować się, odnieść się do tej uchwały i nad nimi pracować. Także tutaj jest szerokie pole do pracy, tylko po prostu będzie. Dziękuję. Z tym, że ja to tak odbieram, że projekty uchwał no, szłyby tą samą ścieżką, co do tej pory, natomiast jest zgłoszony problem, czy to oświaty, czy to kultury, czy jakiś, i wtedy zwołujemy posiedzenie wspólne
tych komisji i na to niekoniecznie, mi się wydaje, musi być projekt uchwały. To może być dyskusja, tak, żeby w efekcie tego powstał projekt uchwały dopiero później. Ale wspólne starcie stanowisk i dojście wspólne do pewnych rozwiązań. Tak. Z mojej strony nie widzę przeszkód dla takiego. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrz, Szanowni Państwo, ponieważ jest wniosek, a moim marzeniem jest takim, żeby uniknąć tego, co było kiedyś z Panem Marcinkiem, że jest wniosek, a więc jeśli to uznaje Pan Przewodniczący, jest to wniosek formalny, to głosujmy. Jeżeli nie, bo później będzie tak, że nie wiadomo, czy to był formalny, czy nieformalny i czy ma rację, czy nie ma rację radny. Jest wniosek następne, powiedzmy, posiedzenie wspólne komisji dotyczące oświaty na terenie gminy. Musi być wniosek formalny, może będzie zwykły. No tak, ale jeśli to jest przegłosowane, to wiemy, że to się odbywa. Tak, dokładnie. Dobrze. Panie radny, możemy to potraktować? Oczywiście, no tylko jakieś szczegóły, tak, bo to jest sprecyzowanie wniosku. Sprecyzowanie, tak, bo dzieli, kiedy zwołujemy po wspólnym posiedzeniu, czy to jest intencja pana radnego, czy to jest jednorazowe, czy pan radny może sprecyzuje, jak propozycja, jaką będzie. To znaczy tak, traktowałem to bardziej jako prośba do pana przewodniczącego, jako propozycję konkretnego wniosku, który ma być, że musi być komisja zwoływana, znaczy posiedzenia komisji wspólne, czy tak. Tylko żeby co jakiś czas, no tak jak pan mówił, dla ważnych problemów zorganizować takie wspólne spotkanie. To było powiedziane. Także to chyba nie musi być wniosek, tylko żeby to się stało. A po drugie, jest pilną sprawą, żeby zająć się szkolnictwem, aby opracować jakąś strategię. No bo czy to mają być takie szkoły jak w Uniszowej i Bistuszowej, czy to mają być takie szkoły jak w Zarasowie, gdzie jest zespół całości. Żebyśmy powiedzieli, no bo ja coś mogę wiedzieć i mogę pani burmistrz powiedzieć, mogę nawet na ten temat, ale każdy z nas tutaj wie na ten temat i ma doświadczenie jakieś inne, więc chciałbym, aby to zostało wspólnie przekonsultowane, żeby jakaś strategia została opracowana, żeby pani burmistrz wiedziała, w jakim kierunku ma pracować, bo potem jak coś wypracuje, żeby wiedziała, czy będzie to miało nasze poparcie, czy nie będzie. Bo tak pani burmistrz może siedzieć tydzień, albo dwa, albo miesiąc, dać jakąś uchwałę i znowu my się zachowamy jak wielki cenzor albo święta inkwizycja i powiemy do widzenia albo niedobre to i tak. I właśnie o to mi chodzi. Dziękuję. Bardzo dziękuję za wniosek. Proszę bardzo. W kwestii wyjaśnienia, oczywiście nasz statut ma taki zapis, że te komisje wspólne właśnie w takich ważnych tematach mogą się odbywać, więc rozumiem, że to nie jest wniosek ze strony, tylko właśnie taka intencja. Natomiast takie posiedzenia byłyby tutaj zwołanie, wskazanie terminu gestii pana przewodniczącego. Oczywiście panie burmistrzu, jeżeli życzy sobie takiego wsparcia z naszej strony, to może z takim zwrócić się do pana przewodniczącego i poprosić o wyznaczenie takiego terminu komisji wspólnych. Teraz pytanie, no, pan radny porusza temat, czy pan radny życzy sobie już wskazania konkretnego terminu, tak żebyśmy mogli dokończyć ten temat, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w najbliższym czasie takie posiedzenie wspólne odbyć. Dokładnie, albo określić, no ale ja, bo przyjęcie, że na przykład robimy teraz w kwartale, to jest takie troszkę sztuczne, ja uważam, że to powinno odzwierciedlać potrzeby, więc ja zakładam, że jeżeli pani burmistrz życzy sobie naszego spotkania w tym temacie, wysłuchania naszej opinii w tym temacie, to zwróci się z taką prośbą do przewodniczącego i no ja oczywiście jesteśmy i statut to umożliwia i pan przewodniczący na pewno taki termin do tej dyskusji uzgodni. Proszę bardzo. Mam pytanie do klubu. Jeżeli będziemy pracować wspólny wniosek, to po co pracować, jak klub ma większość, decyduje zawsze z klucza? Dziękuję. Ja myślę, że tak nie można podchodzić. Ja myślę, że w sprawach... Mówiłem pani. Będą spotkania wspólne komisji, będzie wypracowany kierunek, no nie przesadzajmy. Ja myślę, że mi się ta propozycja mimo wszystko podoba. Niezależnie czy to o oświacie, czy o kulturze, czy o sporcie. Ale faktycznie, to jest trochę w tym prawdy, że każda komisja
debatuje, bo to tak jest, rozstrzyga pewne problemy, ale działa to w kręgu tych 4-5 radnych, prawda? Nie wiadomo, co inni myślą na ten temat. A trzeba faktycznie jakiś kierunek czasami wypracować. I to jest może i dobry pomysł. Ja ze swojej strony nie widzę problemu, żeby po prostu takie coś przyjąć, że no nie wiem teraz. No. Będzie temat, ustalamy termin, powiadomienia idą i spotykamy się. Więcej wspólnego czasu. Jeszcze co do terminu, ani częstotliwości, ani jak to ma wyglądać, to nie chciałbym wchodzić w konferencję ani pana przewodniczącego, ani pani burmistrza. Może nie, tutaj pan radca też mówi, że się może nie wiązać sztywno jakimiś takami. Natomiast jest dobra wola, nikt nie protestuje, żeby i tego się musimy trzymać, że jak się pojawi propozycja terminu, tematu, na pewno taki będzie zwołany. Rozumiem, że pierwszy temat jest oświata. Tak, dlatego, że będziemy składać wnioski budżetowe i trzeba wiedzieć, czy uratujemy te 200 tysięcy, czy nie uratujemy. Dziękuję bardzo. Pamięta panie Marku pana koncepcję. Ale proszę bardzo. Szanowna Rado, została złożona lista z podpisami przedstawicieli samorządu. Pan radny zatrzymał, tak? Proszę Państwa, w piątek odbędzie się rozprawa w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnowie w związku z raportem oddziaływań środowisko na budowę zbiornika retencyjnego w Joninach. Rozumiem, że Rada i Społeczność Lokalna jest przychylna temu projektowi, w związku z tym prosiłbym o złożenie swojego podpisu na tej liście. Myślę, że to będzie jeden z argumentów dyskusji na temat pozytywnej sprawy, że będzie o zwolnieniu wyników. Dziękuję bardzo. Patrzcie, nie widzę, że lista idzie dalej już teraz, ruszyło podpisami. Ja, drodzy Państwo, w przerwie, zanim tam ktoś zabierze głos, tylko informacje podam, jeżeli chodzi o pisma, które wpłynęły do Rady. Pierwsze dotyczy odpowiedzi na wniosek w sprawie utworzenia publicznego połączenia komunikacyjnego z Rybic do Tuchowa. Tutaj burmistrz Rybic uprzejmie informuje, że w dniu 10 września wystąpiliśmy do przedsiębiorstwa usługowo-transportowego Piotr Marcinek, Marek Marcinek, Lubcza 151 oraz pana Tadeusza Butyki, przewóz osób autobusem Dąbrówka Tuchowska, uruchomienie dodatkowych kursów na wyżej wymienionej trasie. W związku z powyższym nadal czekam na odpowiedź w tej sprawie i po otrzymaniu wiadomości będziemy informowali na bieżąco o możliwościach utworzenia takiego kursu. To jest to, co na poprzedniej sesji było mówione. Rybice, Tuchów, ten odcinek, tak. Sprawa następna to jest to informacyjnie, ponieważ myślę, że to nie jest dotyczy tutaj skargi na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybicach. Natomiast myślę, że to jest, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to ja to traktuję, że jest to mimo wszystko do burmistrza Rybic kierowane, natomiast myśmy dostali do wiadomości, jest rozpatrzone. Osoba, która pisze, dostała stosowną odpowiedź w tej sprawie. Jeżeli i pomoc, jeżeli będą jakieś dalsze tam działania, będziemy informować. Dotyczy to, o nie wiem, czy ujawniać pani. Nie, będziemy ujawniać. Jest załatwiona na tą chwilę, odpowiedź dostała. Wiecie, co jest? Jeszcze jedna. Ja chciałam do tej listy jeszcze powiedzieć. Aha, no to proszę bardzo. Szanowna Rado, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich radnych, którzy złożyli podpisy do obecności na rozprawie środowiskowej, żebyśmy wszyscy byli świadkami, co się dokona tam. Dziękuję bardzo. Proszę listy. Dziękuję. To ja tu jeszcze podam informację. Informacja do Rady, która wpłynęła do Rady, że w dniu 23 września tego roku o godzinie 10 odbędzie się zebranie wiejskie w Lubczy, w Perle Lubczy. I informacja jeszcze, informacja, to jest odpowiedź, która wpłynęła do, no to do wiadomości. To jest odpowiedź burmistrza na pismo spółki
Broniek Setkiewicz, spółki lekarskiej. Nie wiem, wydaje mi się, że to pismo było czytane. Proszę remontów? No, dwa. Wniosek. Brak wody. Tak jest. Jedno dotyczy braku wody w ośrodku zdrowia. I tutaj, proszę. O, jest zamknięty, odpowiedź. Tak jest, to jest. Tak. Do budżetu. Tak, i to jest to drugie pismo, tego nie czytałem, ale to tylko poinformuję. Dotyczy spraw związanych z budynkiem. To jest drugie pismo związanych z spółki dotyczące niezbędnych, jak piszą, prac leżących w kompetencji właściciela budynku. I w tej sprawie, o różnych spraw związanych ze stanem technicznym tego obiektu. I w tej sprawie również spółka dostała odpowiedź, prawda? Że będzie rozpatrywany w budżecie. Nie ma może odpowiedzi. No. Tak jest, przekazane zostało do. Że będzie rozpatrzone w bieżącym budżecie. Nie w bieżącym, proszę państwa. W budżecie na 2013 rok. Tak jest. To nie będę czytał. Tak do budżetu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to się proszę zgłosić do Rady Miejskiej pisma do wglądu. Proszę bardzo. Ja może w sprawie tego pisma o komunikacji do Tuchowa z Ryk. Tak, tak. Uruchomia firma Campus, proszę panią, na godzinę 8, o 10, o 13 i o 16. Także tu widzę pismo, zwróciliście się do Marcinka, a wcześniej się zwróciła przewodnicząca osiedla do firmy Campus i firma Campus odmyka. Jak będzie tylu przewoźnika na takim krótkim odcinku, to ktoś musi zrezygnować. Tak więc ja mówię, że otwiera miał od 1 września, nie dostał powiecie zezwolenia, bo to trzeba, proszę panią, 2 miesiące czekać. Od 1 puszcza. Także jak to dzień za dużo, to proszę państwa, ktoś musi wybrać. Dziękuję. Prawo rynku. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy są jeszcze jakieś zapytania? Tam panowie sołtysi, pan przewodniczący. Panowie sołtysi. Się spóźnił. Też sołtys. Proszę bardzo. Ja chciałem to, co pani burmistrz powiedziała, zaprosić kolegów radnych na to spotkanie w piątek z Urzędu Marszałkowskiego. Pani burmistrz będzie to przypomniała, bo pan sekretarz o której to jest, bo ja przeczytałem, tutaj mówi, że nie, akurat nie pamiętam, która godzina to jest. Niech pan to sprawdzi, żeby były. Bardzo bym prosił, żeby państwo byli, bo to myślę, że pokaże, że jesteśmy dali za tym budowę tego zbiornika. I ja, mieszkańcy, część mieszkańców też będzie, liczę na to, na państwa obecność. Ja nie będę tego rozgłaszał, jak to państwo prosili, pani burmistrz i pan Sorys na naszym spotkaniu, że wielka rzesza, ale wszyscy mieszkańcy najważniejsi, powiedzmy, gminy, byli swoimi osobami. Chciałem się podziękować również jako przedstawiciel powiatu za tą uchwałę o współpracy z powiatem. Pozwoli to nam na wykonanie tam paru kilometrów asfaltu. Po prostu wniosek będzie miał lepsze punktacje, gdy jest współpraca dwóch podmiotów czy trzech. A co do technicznych spraw, na przykład wspólnych komisji, ponieważ ja jako radny powiatu, my takie komisje po dwie mamy praktycznie co sesja czy przed sesją spotykamy się, tylko jest różnica w tym, że pewne punkty głosuje się, komisja każda głosuje osobno. I nie ma żadnych powodów, żeby komisje się nie spotykały, nie żadnych wniosków, tylko to zależy od przewodniczących komisji i zgodę przewodniczącego, żeby takie komisje powstawały. Razem pracowały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę informację jeszcze o tej godzinie. Rozprawa jest w najbliższy piątek w budynku Urzędu Wojewódzkiego w auli na ulicy Solidarności, godzina 10. No, pamiętam. Ten piątek, tak? Nie mam, bo nie widzę więcej zapytań. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrady 26. sesji Rady Miejskiej w Rybnicach. Dziękuję bardzo.